co mówią, 40 lat tutaj stał? Stoi raczej? 35. Tu jest licznik od czegoś? 120 jest przelicznik. Jeździło jeszcze wtedy. Mhm. Czyli wszystkie rzeczy manele mieliśmy ze sobą, łącznie z jakimś olejem, no bo te oleje musiały być trochę lepsze. Mhm. Ale wspomnienia pozostały, zdjęcia pozostały. To jest najważniejsze, nie? Że właśnie. Znaleźliśmy Big Chiefa silnik. Kompletny. Pełny komplet. Pełniusieńki komplet taki. Tak jakby go ktoś wyciągnął po prostu i został mławą. Zrobiliśmy remont kapitalny na drodze. Wymiana wału. Ja mam ten kubeł tutaj. No, ja wczoraj tam z nim zrobiłem jakieś syren. Nie, w lewo kierownicę. Calhoun. To najlepsze znalazłem. O! Słuchajcie, jestem na jednym z wrocławskich osiedli. Zgłosił się do mnie pan, który mówi, że od 40 lat stoi u niego stary Harley WLA. I zaraz wejdziemy do tej piwnicy i zobaczymy, jak on tam wygląda. Jestem na miejscu już. Dobra. Kurczę, ale fajna, duża ta piwnica. Parkę stał. Już nie będę ci mówił, ile rzeczy trzeba było odwalić z niego. No, wyrzucić od razu przy okazji. No, to też musi być. No, ale fajne siedzenie takie czoperowe. No, takie było. No. Takie było. Co mówisz, że on 40 lat tutaj stał? Stoi raczej? 35 dokładnie. Jak przeniosłem się z Tarnodajo, ja w ogóle tu z Biskupina jestem. Ale jak się przeniosłem z Tarnodajo, wiesz, mogłem jeszcze jakąś taką lampkę, ale nie, to będzie fajnie. Tu jest licznik od czegoś? Jest ten w milach gdzieś powinien być. Aha, bo ten jest od jakiegoś, nie wiem. Nie, to... To jest czy jakiś taki dorobiony. W tamtych latach, kiedy jeździliśmy, główna Zedia przychodziła i bardzo marudziła, co to 120 na godzinę tylko ma. Aha, No i była taka moda, że zmienialiśmy na przelicznik. No, jest tutaj skrzynia, jest. Podłogi oczywiście są, stopki są założone o tako, żeby... Tam jakieś koło takie... Koło z jakiegoś Japońca, ale tutaj jest jedno koło. Czy to drugie też jest? Aha, bo tam to jest takie cienkie naprzód pewnie, nie? Tak, dokładnie. O. Tylko nie mogę znaleźć tych rur. Po niemiecku label. No, zawieszenie przedmiotu. Sprzęgło jest w kociołku. Aha, tu jest ten do filtra. Tu jeszcze coś od skrzyni. I mówisz, że tu w tych dwóch skrzyniach jeszcze są jakieś rzeczy. Tak, dokładnie. W skrzyniach będzie karter na pewno. Silnika. Nic nie jest ścięte. I numerów też nie ma. No. Gaźnik, no. Fajny, no mi się takie podobają za zakurzone, za ten. Nic nie robiłem przy nim, żeby go upiększyć, bo to nie o to chodzi. 35, ciekawe jaki tam jest. Won. Fajna, szkoda, że już nie można tych trzymać. A w tych skrzyniach mówisz, wiesz co tam jest? Czy są graty? Tutaj tłumik taki dziwny. No bo
A to nie wiesz, czy tam może tam jest przód gdzieś, nie? Czy to był, czy tu był taki czoperowy długi? Czoperowy, ale nie bardzo długi. Nie bardzo długi. Wydłużony, ale nie bardzo długi. Nie mógł być bardzo długi, bo główka nie jest cięta. No tak. No to dobrze, że a to... A ja nie chciałem, żeby jej ciąć tak. Jeszcze gazik możesz sobie sfilmować, bo jest w oryginale. Powiem ci, że kiedyś pływak, nie wiem w jakim stanie teraz jest, pływak jest korkowy jeszcze. Tak, tak, bo tam te korki są. No. I taką ciekawostkę jeszcze mam później dla ciebie. Rzecz rzadko spotykana, chyba. Czekaj, a to był ten... Wyrzucić. No, hydrauliczny hamulec. No. Tak, wyrzucić to. Numer. No tutaj ta prądnica też jest. Prądnica, tak innym... jak ci mówiłem, jest nieoryginalna, tam będzie oryginalna. Chodnica gdzieś w gratach. Tylko że niestety jest ukręcony wałek z tym z napędem, z tą zębatką. Aha. Okej. Okay. Jak jechałem tutaj do Niemiec na nim, jechałem z wózkiem zresztą notabene, bocznym, nieoryginalnym, bo od Simpsona, to na gwałt musiałem coś zrobić, bo prądu nie było, na co to by się nie dało w tym momencie. Jest jeszcze, o, jest bagnet. Olejowy tak. A tutaj nie miałeś kranika, to jakoś inaczej? Nie, tego nie miałem. Czy tam jakoś inaczej rozwiązałeś, że po prostu kranik jest na końcu zbiornika. Może trzeba mocniej. Aha, czyli tam gdzie łączenie. Tak. Mocowanie, nie łączenie, no bo wiesz, jak oni wchodzą. No wiem. Siły potrzeba. A, dobra. Nie, zaraz zacznę. No, są wżery, ale tam nie widać, żeby to było tak mocno prze. Czasami to jest tak, że czasem lepiej założyć replikę, bo jak... No, ale fajnie, czy tutaj ten błotnik... Aha, błotnik jest cięty też. Cięty, tak, no, nie można było pełnego, bo tutaj jest coś takiego. Nie wiem, czy ci to jest znane w ogóle. Katalog części? Tak. O, oryginalne, fajne. No to oczywiście w zestawie jest. Widzicie. Olej wszystko jest. No, fajne. Mam chyba tylko kserówkę. Mam tą instrukcję oryginalną, ale katalog chyba nie. No. Świetne. Ja lubię takie różne rzeczy. Jeszcze trzeba by zobaczyć, co w tych skrzyniach jest. No, można. Ale że widzisz, to tyle lat tutaj stało. To jest jakiś... No, bo te błyszki są... No, no, no. Na chłopie hydraulicznej to nie ma prawa być przecież. No, jest to trochę do popracowania. Mam taki fajny podnośnik, wiesz, do tego. Mógłby sobie tam... No kurczę. To były czasy. To były czasy, gdzie on kosztował tyle dla nas, Polaków. Nie, tam to są te instrukcje, no. Dużo. Bardzo dużo. No. Ale to było mocniejsze ode mnie po prostu. Też mam taki, tylko że już nowszy. Znaczy nowszy wydanie, nie? Ale też go podkładałem najpierw sobie. On tam w stodole nawet w gablocie wsadzone. Dobra, to najpierw to. To czekaj, to jak się do tego dobierzemy? To... Gdziekolwiek. Żeby nas nie spadł.
Aha, no to jest tutaj błotnik coś. No, malowanie ciekawe w takie, nie? Kropeczki. O matko, to jest ciężkie. No, tam jest kupę żelazka, tam jest no. Całe sprzęgło od tego, co tutaj było. Dobra. O, na to może postawimy skrzynię. Kurczę, to jak arka. Specyficznie zamieszana. Jak arka Noego taki. Cześć, to wyciągniemy czy. A nie, to jest lekko. Aha, to są takie za. O, czyli to jest przedni ten. Pierwszy raz też do tego zaglądasz po 35 latach? Tak, do tego tak. Tak, do tego tak. To nie od tego. W ogóle. Błędź. Nie wiem, co to jest. Kierownica pocięta. Oryginalna. Tak, już nie było motocykli nowych. Nie było też nikogo stać na Harley'a. Takiego z salonu. W ogóle ciężki chyba był dostęp, żeby coś nie z zagranicy. Nic. No. Nic. Wiesz, ja no. W 70. szóstym. Mhm. To Indiana, to mogę też twoją twarz pokazać na filmie? Bo to będzie mega ciekawy film. Myślę, że. Nie ma problemu. W 76 roku miałem Scouta Indiana 600. Mhm. Natomiast Harley jest od 77, to był motor mojego szwagra. Obecna, nie zdążył być moim szwagrem za życia. Zginął na zlucie harlejowskim pod Kaliszem. Został u mojej żony. A tak się złożyło, że jest moją żoną obecnie. No tak. Także stąd posiadamy go od wiele lat. Zresztą na zdjęciach później odszukam ja, bo jeszcze nie szukałem wszystkich. Odszukam je i pokażę nasze wyjazdy jeszcze wspólne. No. Ciekawostka, w zaawansowanej ciąży jechaliśmy na pojedynczym siedzeniu. Ale siedzenie było dość duże. Znaczy długie. Nie no, na oryginalnym, bo na oryginalnym to byśmy się nie zmieścili. No ja byłem wtedy szczupły, żona trochę grubsza, ale się zmieścili. Nie było problemu. No były też i są też i zdjęcia, kiedy czy widać, jak się jeździło jeszcze wtedy. Mhm. Czyli wszystkie rzeczy, manele mieliśmy ze sobą, łącznie z jakimś olejem, no bo te oleje musiały być trochę lepsze. Z olejem, no obowiązkowe łańcuchy były jeden i drugi. No bo wiadomo, że od rozrządu był tym sprzęgłowym, od junaka lub, no kto miał szczęście, to z żużla. Żużlówki się brało, ale to już wypracowane, bo nawet nie dostalibyśmy. Także jeździło się na żużlowych łańcuchach. Potrafiły też pękać, niestety. No, taka ciekawostka. No, kiedyś robiliśmy. Fajnie, że ten, że pamiętasz i to możesz to powiedzieć. Tak, wiesz, no dużo rzeczy pamiętam z tych czasów. Na przykład eskorta dla Baderycza. Perkusisty na jazzie na Dodro. Z lotniska jechaliśmy do hotelu, do Nowotelu. Nie do Nowotelu, do Monopolu. Do Monopolu. Do Monopolu, przecież do hotelu chyba wtedy jeszcze nie było. A może, nie wiem. Niestety, dawno to było w każdym razie. Także też jechaliśmy. No bo to byłeś w klubie tak jeszcze za czasu Mellera, nie? Znaczy tak, tam. Tak. Adam zdaje się, to już chyba w tej był. Adam na pewno był, Jasiu Babij na pewno był, ja byłem. No i nie powiem jeszcze ktoś był, ale już nie powiem kto. Nie wiem, czy nie Krzysiek Winczura. Jasiu Babij i Krzysiek Winczura to z Brochowa. No, tam na Brochowie też było trochę właśnie. No tak, to
No bo tak naprawdę zaczęło się we Wrocławiu, to zaczęło się od Mellera na biskupinie. Wtedy, no on miał kontakty z Warszawą, no bo Warszawa miała swoje. Ja teraz nie pamiętam tego najważniejszego w cudzysłowie w Warszawie, który był. Achilczuk chyba. Achilczuk to jest tak? Troszeczkę późniejsze. Fischer? No, nie powiem teraz, no. Bo nie pamiętam już, ale Achilczuk troszeczkę później. Achilczuk to w ogóle no chciał zrobić na przykład Harleya czterocylindrowego. No, taką podwójną fałkę. No, no i długo robił, ale z tego co pamiętam, to nie dokończył tego. Nie udało mu się. No w każdym razie, no stamtąd z biskupina zaczęło to rozchodzić się na miasto. No później było trochę nowych ludzi. No a tych najnowszych, którzy po prostu wyjmują portfel, idą do sklepu i kupują, to ja już w ogóle nie znam. No, nie, teraz to już jest dużo. Nie, to nie moja bajka po prostu w ogóle. Bo dlaczego nie moja bajka? Nie chodzi mi o zazdrość finansową czy coś, bo to nie o to chodzi. Oni mają trochę inny styl bycia, inny styl życia, inny styl zabawy na zlotach harlejowskich. Miałem okazję, tylko niestety z daleka obejrzeć sobie jeden. No to jednak już nie ta atmosfera, co kiedyś. Kiedyś to na pewno było. To byliście tacy, wiesz, rodzynkami w sumie, nie? Bo tych no nie, w sumie... Motocyklist był taki... W sumie było nas około 20 z Wrocławia, ja mówię z Wrocławia tylko. Z tego jeżdżących zazwyczaj było tak gdzieś do 15 maksymalnie. W tych czasach, kiedy ja się bawiłem jeszcze w to. Fajne czasy. No dla mnie się skończyły niestety, ale. Ale wspomnienia pozostały, zdjęcia pozostały. To jest najważniejsze, nie? Że właśnie takie. Żonę mam z tego środowiska, tak. Ja już 45 lat, także trochę tego. Aha, tu jeszcze są jakieś silnikowe fanty. Jeszcze jest jakaś kierownica. Ale faktycznie, to tego przodu nie będzie tutaj chyba. One gdzieś mogą jeszcze być tutaj. Albo zostały na tam muszę tutaj. Jak się odkopię, no bo fajnie by było go postawić na takiego chopera, jaki był właśnie, nie? No od. Odpicować, nie? Bo to nie sztuka. Żona kupuje u takiej pani jajka i jej oddaje to. No, ja tak samo. Tak, wiesz, ja tak samo oddaję, no. Oddajemy. No, to warto dobre sobie. Dobra, to. No to by było. Powiem uczciwie, jeżeli będzie, a widzę, że nie wyrzucasz pieniędzy na zasadzie takiej, że o, i gdzieś to już zaraz poleci. Nie, no to jak. To nie. Może iść dalej do ludzi. Tylko, że już tylko do pewnych ludzi po prostu, żeby się nie zmarnował. No. Nie, no to od razu mówisz, że go nie. Wiadomo, że tam za 20 lat to nie wiadomo co będzie, nie? Ale... Nie, ja mówię teraz w tych pierwszych, w tej pierwszej fazie tej remontowej i chwilę po remoncie. To nie ma sprawy, to ja bardziej na sentymencie teraz idziemy niż na okay, no zostanie we Wrocławiu na pewno i nie. I to w takim razie jeszcze jakieś wszystkie rzeczy, które mam. Mam jeszcze taką jedną rzecz, też rzadkość już w tej chwili. Nie do Harleya. Tylne siodło do BMW lub do M-ki. Tego ci nie powiem od czego to jest. Tylne, to znaczy z tym pałąkiem z przodu resorowanym też mogę dać. Bo na biskupie się odnalazł niedawno. Powiem ci jak kupiłem, zadzwonił do mnie facet, tam widział jakieś moje filmy i mówi mi, że ma silnik do Sokoła. Nie? I że on 65 lat stoi też w garażu tam stał, ojciec już zmarł, ale ma właśnie sentyment i mówi, on szuka kogoś, kto to go uruchomi. On mówi, że już jest za stary na to. No i akcja nie ruszyła, znam, nie? Nie znam człowieka, akcja ale ruszyła, już, no. I mówię, już go doceniam. Teraz będę chciał właśnie takie filmiki robić, jak rozbieram najpierw silnik, jak wiesz, jak ten silnik wygląda, no bo nie każdy może zobaczyć taki ten, nie? No i już mam części tam to nazbierane. Taka ciekawostka. I mówił, że tylko mi odda, jeżeli go ten, nie? No, no nie wiem, nie znam człowieka, ale no. Wiesz, mi tak samo myślę, no. Tak samo myślę. Bo to jest za duży sentyment dla mnie. No. Natomiast jeżeli chodzi o silnik do Indiana, Big Chiefa,
z Kozem, Kozłowskim Piotrkiem, też harlejowcem, no nie żyje już w tej chwili. Jeździliśmy po Dolnym Śląsku, jeździliśmy no, M-ką taką, ale z bocznym koszem. I znaleźliśmy w jednej z szop, bo to polegało na tym, że się jeździło, pytało się, ktoś coś ma. No widzieliśmy stare SKL-ki, no bo ktoś nam powiedział, tam ma. Jakie stare motocykle tego typu. No prawda, to były motocykle stare, ale nasze. A Simpson, prawda, no to trzeba było brać też na dobrą sprawę. Ale szukaliśmy czegoś innego i znaleźliśmy Big Chiefa silnik. Kompletny. Pełny komplet, pełniusieńki komplet, taki jakby go ktoś wyciągnął po prostu i zostawił. Wiesz jak było na froncie. Ruscy jechali na Harleyach, coś się zepsuło, nie naprawiali. Wrów i już, a nawet nie wrów, tylko tak gdzie stał, rzucić. Polacy to zbierali, kto gdzie mógł. Próbował przechować, później musieli to oddać teoretycznie, ale nie oddawali. Udawało się tam w jakimś kopcu, jakimś stogu siana przechować to. No i taki silnik właśnie się zachował. Ale sam silnik się zachował, reszty już nie było. Kurde, jak on się nazywał, na ulicy Promień mieszkał. Nie pamiętam już niestety nazwiska. On jeździł na Indianie. Indiana miał tylko, kurde, który model, ale nie Chiefa. Z tego silnika zrobił Big Chiefa. On miał ramę, wszystko to było od Big Chiefa, ale miał wstawione coś innego. Natomiast ten silnik spowodował, że to cała... Zrobił się komplet wreszcie z tego. No. Z tego wreszcie zrobił się komplet. To nieźle, no. No to były takie... No takie czasy były, no po prostu, że... Zdobywało się, gdzie się mogło zdobyć. No. Wiesz, taką ciekawostką było to, że w tym motorze jest nowy wał założony. Skarbowodami nowymi, bo jechałem na zlot do Mławy z Piotrkiem Porazińskim. Ty chyba go znasz. Znam go, no. Piotrek miał komuś zawieźć właśnie zregenerowany taki wał. No i niestety posypał mi się na drodze i gdzieś tak... Ja wiem, z 50-70 km przed Mławą zrobiliśmy remont kapitalny na drodze. Wymiana wału. No, ale to teraz nie do pomyślenia, że ktoś robi taki remont, nie? Gdzieś. Słuchaj, no. To narzędzia. Bez łańcuchów to się w ogóle nawet nie było co wybierać. Po prostu nie i już. Trzeba było mieć kulkę od sprzęgła. Na popychaczu, prawda, bo ścierało. Nie mieliśmy takich twardych materiałów i po wysprzęgleniu ten popychacz się zawsze troszeczkę ścierał. Kulka lekko zwilżona kowotem powodowała, że już działało to bez problemu, ale potrafiła wypaść, jak się jakiś lekki luz zrobił, dlatego trzeba mieć też zapasowo. No. Takie niuansiki są, ale wiesz. No. Kurczę. Super. Dobra, bo ja muszę córkę odebrać. Dobra. Pojadę po przyczepkę. Czy ty... to przestawić? Tak, przestawimy to z powrotem. Ty jutro jesteś? Czy dziś pracujesz? Czy coś robisz? Czy lepiej dzisiaj podjechać? I... Nie, jutro daj spokój. Ja mam ten kubeł tutaj. Koło się chyba przeszkadza. O, wskoczyło, dobra. No, jak się to wyciągnie, to tam panie. Podesty, no, ja pozakładam podesty, wiesz, powywalę tą pompę i wtedy tak, no, chyba że w tym będzie, z przodu, nie wiem jak z tym przodem wtedy, no. Tylny gmol też gdzieś był, tylko nie pamiętam gdzie już. A może komuś dałem z chłopaków. No, bo to po tylu latach były takie, Nie, to były takie czasy, wiesz, że nie wszystko można było mieć. A jak ktoś miał dwa, to się chodziło za nim, aż się nie wydębiło. Nie wiem, nie? Ale też nie za pieniądze, tylko na wymianę. No. Nie było innej możliwości. Ten średnik też gdzieś tam będzie. Tylko na trzy biegi. A biegi właśnie tutaj miałeś tutaj? Tak. I ściągnąłeś, dobra. Nie no, fajnie, super to.
Szkoda mi trochę, no. Pójdzie w dobre ręce. Czekaj, ja tutaj wyłączę to. O. No ja ją zabiorę w ogóle. Na górę. Ale no, ale to już nie do uwierzenia, że to tutaj w piwnicy tak... To sobie leży. No. Pan ma tarnogaju. Wybudowałem mu pod balkonem garażyk mały. Mhm. No. Dostał garaż, dostał mieszkanie. No. To prawda, nie meldowałem go tam. Czekaj, no. Ale masz właśnie jakiś dowód jeszcze stary do niego, czy coś? Coś znajdę. Ale to już żona, nie ja. Aha. Ja to wiesz. No, no. Jeszcze prywatce, to ja już nic nie wiem, co się stało. Ale jest na pewno, są jakieś dokumenty. Na pewno dobrze zarejestrowane tu, to muszę. No tak, tak, gdzieś tam się może. Aj, słuchajcie, nie, no niesamowite emocje, że takie motocykle jeszcze gdzieś tam się kryją w tych piwnicach, w szopach. No to był właśnie przykład, no 35 lat sobie stał tam w tej piwnicy. Dobrze, że go, nie daj Boże, ktoś tam nie ukradł, nie? Ale to jest, dla mnie to też jest fajne, bo to jest kawałek historii tutaj wrocławskiego ruchu harlejowego i... tak, nagrałem też taki odcinek prawie przed samą śmiercią z Adamem Mellerem. Zbieram się też, może namówię kiedyś Piotrka Poradzińskiego, jeżeli oglądasz, to cię serdecznie pozdrawiam. I może kiedyś coś tam nagramy, byś poopowiadał. No i co? No i będzie plan odbudowy tego. Nie wiem, właśnie chyba w stylu właśnie takim chopperowym, bo chciałem mieć zawsze junaka choppera, bo jak się zaraziłem motocyklami, to sąsiadów w Złotymstoku, gdzie moi dziadkowie mieszkali, właśnie składali junaki takie chopperowe. No i gdzieś ten chopper mi tam siedzi, więc będę się starał zrobić remont silnika i tam to wszystko. Tam są dwie skrzynie, słuchajcie, z różnymi częściami. No ten motocykl jest dalej zarejestrowany. Są archiwalne zdjęcia, jak on tam w tych latach 70-tych, 80-tych wyglądał, więc no to jest świetne. Tam gdzieś ta blacha jeszcze HDC Wrocław. Super, no po prostu kolejna historia taka, że na pewno nie będę go sprzedawał, tylko zostanie też może wyeksponowany właśnie gdzieś w stodole, jak go złożę. No dla mnie to jest coś niesamowitego. Dogadaliśmy się, przybiliśmy sobie piątkę. Muszę opróżnić przyczepkę, wyciągnąć kasę ze skarpety. No i zabrać go, więc pewnie kolejny film będzie właśnie z akcji wyciągania po 35 latach tej WL-ki z piwnicy. No i już w stodole później sobie pooglądamy, no bo tutaj nie było dobrego dojścia, nie było dobrego światła, jak to wiadomo, w piwnicy gdzieś. Nie wiem dokładnie jeszcze, co jest w tych skrzyniach, tam jest chyba kolejny silnik i jeszcze jakieś miliony gratów. Śmieszne, że właśnie ta cała historia, nie? Że Piotrek Poradziński tam ten remont robił na drodze i że w ogóle wiózł ten wał komuś. No, ekstra, ekstra, ekstra. Może tu z kolegą jeszcze coś ponagrywam, żeby jakiś poopowiadał też jakieś historie z tych dawnych lat. I się okazuje, że on w ogóle tutaj mieszka bardzo blisko, bo ja kiedyś mieszkałem też tutaj na tej dzielnicy właśnie, gdzie jestem teraz. Więc no... bliziutko. I też Piotrek Poradziński też tutaj mieszka zaraz obok. I tutaj ja trzymałem też swoją pierwszą SHL-kę, Urale, Dniepry i później pierwszego Harley'a, którego właśnie Piotrek mi też robił silnik, no bo nikt nie potrafił tego silnika zrobić, tylko Piotruś tam się podjął tego, no i naprawił, także się udało. Muszę z nim pogadać, może mi ten silnik do WL-i właśnie zrobi. No ale dobra. Na tyle, słuchajcie, na dzisiaj kończę. Nie wiem, zobaczymy się w stodole albo już w następnym odcinku. Także serdecznie Was pozdrawiam. Cześć. Jeszcze zapomniałem, że zostawić proszę, dziękuję za łapę zostawioną, za jakiś komentarz. A jak jesteś nowy na kanale, interesują Cię takie różne, różniste historie ze starymi motocyklami, z bazarami, sergami, to miło mi będzie, jak zostaniesz na kanale i zostawisz subskrypcję. To nic nie kosztuje, a dla mnie to jest ogromne wsparcie tutaj w budowaniu tego kanału właśnie filmowego. O, witam serdecznie. Jestem w domu, podniecony strasznie, ale w międzyczasie jest dużo rzeczy w ogóle, bo i dużo zakupów, bo przywiozłem takie policyjne cudo. Jestem tu z kolegą Mariuszem. Hej. I mamy też Sportstera, no.
Piękny. Także będzie się działo. Słuchajcie, w następnym odcinku, bo właśnie muszę teraz przepakować, rozpakować motocykle i jadę po tamtego Harley'a z piwnicy, więc nagram też całą to wszystko, jak będziemy go wyciągać. I później jeszcze zobaczymy, jakie fanty są w tych skrzyniach, bo tak naprawdę nie wiadomo. Tam są dwie skrzynie, słuchaj, z różnymi częściami, które były 35 lat niezaglądane i beczka jeszcze. Kurczę. Więc coś niesamowitego. A tutaj będziemy musieli filmy nagrać, szczególnie z tym policjantem. On ma tą. Trzeba będzie go zarejestrować na żółte blachy, tak żeby mógł sobie zostawić te wszystkie gadżety. Policjant jest super, ale ten Sportster też mi się bardzo podoba. No Sportster też fajnie. Zobacz, jakie ma wykończenia wszystkie. No. Przez... Takie ale... nakładki tutaj patrz. Jeszcze na zbiorniku ktoś sobie z kryształków logo Harley'a wykleił, tylko troszkę odpadło. No, jakaś dziewczyna musiała no, jeździć. No, no, ale fajny, naprawdę bardzo ładny. Perła. No, ja lubię perłowe lakiery. Lakier jest super. No i wszystko jest, wiesz, żadnych nie ma tutaj. Nowy praktycznie. Tak, no. Bomba. Będziemy objeżdżać. No. Będziemy objeżdżać i testować. Nigdy nie jeździłem z Sportsterem. Ja jeździłem, bo ja miałem 883, tylko trochę był dla mnie za mały. Chętnie się z Sportsterem przejadę. No. O, tutaj patrz, jaki ma nawet taki. A co to? Już, nie wiem, jakaś taka ślepka jakby, nie? A to chyba do... A, i tu jeszcze coś, jeszcze jest jednego, co nie wiadomo, co to jest. To zobacz tutaj, taki uchwyt jakby. Do czego to służy? No nie wiem. Pierwszy raz coś takiego widzę. Z jednej strony. Może żeby się trzymać ręką tam. Albo... No nie wiem. Jakie to może mieć przeznaczenie? Ale to jest, ten to jest, kurczę... Policjant jest super. No, ja wczoraj tam z nim zrobiłem jakiegoś shorta szybkiego. Tutaj ile różnych jest, o. Czekaj zaraz, gdzie tu są kluczyki? Znaczy... Tutaj do sterowania głośnikami, tak? Czekaj, syren. Słuchaj, tutaj chyba głośnik, czyli... A, nie, lampy się włączyły. Lampy, no. I tu patrz, tu ma białe te, ale są też gdzieś? O kurczę. No. Dobra, to ściągamy to i ten. O, to jest to, co mówiłem, Federal Signal. Tak się nazywa ta firma, która robi... te sygnały do aut policyjnych, motocykli policyjnych. Ty, ale on tu musi mieć też tą, musi mieć duży akumulator. Ściągamy pasy. Ściągamy pasy i zaraz będziemy tutaj z tym zjeżdżać. O, że dzisiaj taki odcinek mocno motoryzacyjny. Wczoraj nie byłem na targu, tutaj na torach. Już nie miałem siły po prostu, a tam jeszcze dwa odcinki zaległe, więc za jakiś czas tam to wyleci, ale teraz mówię, no jestem po prostu, już wczoraj myślałem, żeby też live'a odpalić, bo taki podniecony jestem tym znaleziskiem. A ty, Mariusz, nie chcesz jechać z nami? Gdzie? Czy ty się śpieszysz gdzieś, nie? Nie, jadę, wiesz? Aha. Jestem umówiony 10:30. Myślałem, że na akcję Politeon. Czekaj, jak to? 10:30? Tak, tak. A, to jeszcze jest czas. Czekaj, wejdź, może byś trzymał u góry. Chociaż on powinien stać tutaj w tym... Te uchwyty są fajna sprawa. Ktoś podjechał akurat. Gdzie ktoś podjechał? Nie wiem. Aha. To co, ściągacie? No ściągamy. A Grzesiu, weź jakieś te może. Trzeba... Myślę, że trzeba dociąć te pasy. Tak, no ja chyba, że znajdziemy jeszcze jakieś na świebie krótkie, nie? Wcześniej mówiłem, ale jest jakiś jeden. Czekaj, to jest na te obcinaczki. Dobra, bo tutaj nie, zobaczcie, trochę nie ciężko mi jedną rękę. Cześć! Co? O, cześć! Czekajcie, to są tam. Robimy powtórkę? Grzesiu musi powtórzyć to, bo to normalnie... Co mówiłeś, Grzegorzu? Nie, powiedziałem, że bardzo zrobiłeś to profesjonalnie i podchodzisz do tematu jak z tym zlotem w łebie. Też naprawdę dziękujemy ci za to. Tak, dziękujemy. My wszyscy. My jako głos ludu. Proszę, jak od razu miło się robi. Bliżej może tą. Lucjan, dzień dobry. Chcesz się tu będzie trzymać? Muszę lepiej, nie?
No, może faktycznie pociągniemy tył i... Ja tylko pociągnął! Czy jak tylko to było? Co, włączył się bieg? Tak. Dobra. Nie, tutaj jest włącz wsteczny. Dobra. O, dobra. No dobra, ja go tu trzymam, spokojnie. Dobra, tam żeby tylko nie zahaczyć o kufer pana szeryfa, bo możesz mandat dostać i... Wiem, bardzo jestem ostrożny. Nogą tutaj asekuruję, w razie co mi urwę nogę. Czekaj, ja tu... O, nie. Czekaj, to ja będę stał, czekaj. Trzymaj. Nie, już trzymaj. Stanę na tym, o, może stan, tak? O. Dobra. No. Nie, w prawo, w lewo kierownicę. W lewo trochę, tak. Czekaj, się, muszę zejść. Masz tu przytrzymać kierownicę? Ja czekaj, Grzegorzu. No ja trzymam. Dobra. No. Panie Mariuszu, w lewo kierownica, w lewo. Aha, bo on tu się zawiesił. Czekaj, spadnie. Do przodu. Poczekaj. Bo on teraz cofa się razem z tą. Musisz spadać na to. Stawaj, Grzesiu, na to. Nie, no... A nie, no bo on tam się zawiesił, kurczę, to... Poczekaj. Maciek! Dobrze, ja już jestem. O, Maciej, no. Słuchaj. No może... Przód trzeba podnieść. Stoisz. Nie, złap za... Dasz radę za amorka, żeby go w moją stronę delikatnie? No. O. Jeszcze? Dobra, jeszcze kawałek. Żeby, zaraz nie spadła ta decha. Bo ona się tam trzyma nas chyba teraz na tej, na ramce. No, niedużo zostało. Trzeba przód podnieść. No i nadrzucić, bo tutaj jest. On teraz z silnikiem. Czekaj, nie, dajmy go do przodu, bo zaraz spadnie. No, ja bym nim wjechał z powrotem. Wjedźcie do przodu, tylko tam uważaj, żeby nie za. O, dobra, trzymaj, stoi. Maciek. Dobra, mam. Nie. Tu powinny jakby były takie kołki. Tylko weźmiemy go. Dobra, była przerwa na poprawę uśmiechu hydraulika i... O, obniżyliśmy teraz tak, żeby... By się przydało coś... Nie, muszę kupić te najazdy tak. Znaczy jeden najazd by się przydał, bo teraz żeśmy pożyczyli... Dobra. Masz? Puść. Aha, i zjechał normalnie, tak? Tak. No to teraz czas wymierzyć, ile to ma. I kupię taki najazd aluminiowy i będzie... O! Pięknie. No. Ile on ma? 2 metry będzie miał. 2 metry, nie? No to muszę taki kupić. Bo tamten był za krótki i wtedy zahaczało tutaj, jak żeśmy go wsadzali. Tak, jednak. No. No super, teraz policjant. Policyjny? No, to czekaj, to spuszczamy pasy. Grzegorz, ty jesteś dobry w odpuszczaniu pasów. Trytki niestety trzeba będzie zniszczyć. Mariusz! Nie, niżej trzeba, bo to tak to zahaczy też. Ale tu jest koło. Kijowo. O, dobra. O. Ale nie, tu nie ma bezpiecznika. Nie, no tam jest od gniazdka pociągnięte. Słuchajcie, część dalszy bramy, bo tutaj już chłopaki wszystko porobili, ale teraz jeszcze cały ten mechanizm, wszystko, takie fajne lampeczki. Więc tutaj dalej się dzieje dużo, powiem wam, u mnie non stop coś. No ile? Są polskie. Polskie komary na szybie, był taki ładny amerykański u ten. Czekaj, w którą to stronę? W tą muszę. W tą, tak. Wiecie, że nie jest przymocowany tu i... A no to wiadomo, no, nieraz... ale wiesz, ja myślałem, że będziemy wiercić, a tu się okazało, że nie trzeba wiercić, bo to po prostu ciężar to do... Dociska, no. Dociska, a różne motocykle i w różnych miejscach wtedy można postawić. Tym bardziej, że pasami... Czekajcie, dobra. Co? Jedziemy. Jedziemy na kontrolę policyjną. Tak, tylko... Kto gdzie? Ja gdzieś bym się tu z tyłu załapał. Ja go... Czekaj, ty... Mariusz, trzymaj go. Trzymam go. Ja go wypytam. O! Co? Ale jakbyś z hamulca puścił, tak? Czekaj, no nie, to jest sprzęgło. To jest sprzęgło akurat, ale... Aha. Czekaj, bo jedziemy z tym. Dobra. Czemu on wylatuje? Czy on jest na biegu. Właśnie może... Nie jest na biegu. A może on, dobra. Może on ma napęd na przód? Ja go złapię, ja stanę na tym, teraz próbuję. Gotowi? O, dobra. O! No
masz wiedzieć. Dobra, czekajcie moment. Warto mądrego posłuchać czasami, nie? Marcin, idziesz tam stanąć, czy ja mam? Dobra, dobra, czekaj. Dobra. Lecimy? Trzymasz go? Czy może lecimy to złe słowo? Mariusz, prawo, ty go trzymaj. Tylko. Trzymam go, trzymam, no. Trzymaj. Tego już prawo, tak się. Prawo. Tego się tak nie nadrzuci już, nie? W prawo jeszcze? Jeszcze, jeszcze właśnie. O, ale on felgi ma. Dobra, poczekajcie, muszę. Ktoś mi musi tu pomóc teraz. To ja trzymam. Trzymaj, Grzesiu. No ja muszę zejść. A, z ręką. Aha, skomplikowana. Ta. Myślałem wcześniej, żeby kupić taką przyczepkę typowo motocyklową, no ale ta jest wielozadaniowa i... Kiedyś tutaj stało kilka przyczep. Dobrze, idziemy. Dobra, idzie. Idzie, idzie. Ale widzieliście, jakie one mają fajne zderzaki? Takie, widzisz, bampery tu. Aha, faktycznie, myślę, że to plastik. Na felgi. Felgi są ważne. Ogólnie widać, że Ameryka. Dobra. Calhoun. To najlepsze znalazłem. O! Gdzie to? Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, gdzie to. Tam czekaj, czekaj. Trzymasz się. Skręć w tą. Dobra, i zjeżdżaj. Znalazłem ten komisariat policji. Będę musiał im wysłać. Dobra, jest. Ona wie, że o nim mowa. Lucjan, ty chcesz gdzieś jechać? Co? Chcesz gdzieś jechać? Załganie? Wysoko jest, ale tu jest, widziałem, że jest ten. Można podpompować albo spuścić, nie? A on tu jeszcze widzę ma... Mega wygodny. No. No i ta policja ma wzmacniane silniki, nie? A światełka hulają. Faktycznie, w całym wyposażeniu. Tenka. Tylko oczywiście... Można go na zlot zatargać teraz w łebie. A, to taki ten. Tak, do ściągania. Niepokorny. Ale ma donośność, naprawdę. Land of Cherokee. Aha, to jest jakiś ten, zobacz, widziałeś? Że ten Calhoun to jest jakiś indiański. Dobra, Janek, to już do końca życia będzie cię śmieszyć. Takie coś. Co, Janio? Jadę do swojego motoru. Nie wyrasta. Ale będzie zabawy. No. Ale piękny, sprzęt piękny. No, ale jak patrzyłem, ile on ma tutaj, wiesz, różnych przewodzików, to trzeba będzie, zrobimy odcinek i pokażemy wszystko, co tu w nim jest. Odcinek z jazdy, nie? To może, trzeba dokupić tą sztycę. Może ty będziesz jechał jednym motocyklem, a ja cię będę gonił. Super. Będziemy... Pościg. Dobrze. Może hamerem, bo hamerami zawsze buraki. No, czy jeszcze coś jest takiego, ale... Ale faktycznie, kabli, kabelków, jakichś dziwnych... Nawet nie wiem, co to jest. Wyślę tego Martinowi. Ale mów. Ciekawe. Soczewkę uszkodzoną, to nie jest do nich, jeśli powiesz, że no, ale nie, no tak patrzymy, że Mariusz wygląda całkiem spoko, że to nie jest, że się każdy mówi, w Polsce jest trochę taki kompleks, że jak masz 883, nie, każdy 1200 albo 2400 najlepiej, żeby była pojemność, jak w Ursusie. Ale na nim się naprawdę fajnie, wygodnie na nim siedzi, że nigdy nie jechałem z Sportsterem, ale zrobię to. No ja miałem kiedyś ten. I taki powiem wam, że on musi być zarąbiście zwrotny, do jazdy po mieście idealny. No, ale tu fajne te nakładki. No, polazam nim po mieście sobie trochę. Dobra, inny odcinek będzie z odpalania, z jazdy. Coś będziemy tu... No i Kamila myślałem, żeby ten, Kamila, żeby się będzie uczyła na prawko od razu na nim. Tak, kurczę. No normalnie się on jest... Nie, no ale fajnie, obniżony. On jest obniżony, super, no. Wiesz, tutaj ten zbiornik wysoko, no ta linia jest po słuchaj, prostu mega. Słuchaj, on ma foba na bank, bo to mruga kluczyk. Aha, mruga kluczyk, no tutaj... O. Byłem tam. Zatargać? Byłem w tym Kingston. No, opakujemy je i musimy jechać. Halo? No. Wstawiamy do środka. Wstawiamy go do środka i ja z Maćkiem jadę na kolejną akcję. Nie no, tu nie ma chwili odpoczynku po prostu. Wydobywczy. Ale tu jest na nowego Harley'a Kolderka. Ciężko, bardzo ciężko. Tak. Tak, przemysł wydobywczo, kopalniano. Ja też robię zaraz akcję. Grzegorz robi cały czas akcję. Jadę nie do lekarza. Nie nagrywaj. Ja również, ja bym wieżę naprawiać. No właśnie, ty miałeś robić filmy, wiesz, to by było też ciekawe. Będę robił. Twoich akcji, reakcji.
Muszę cię ten nauczyć składać. Ale i... jak mnie nauczysz składać, to będę robił, bo ja już mam trochę materiałów ponagrywane, tylko nie potrafię tego zmontować. Przyjdź na kurs. Tanie nie będzie, ale na pewno się nauczę doskonale. Będzie tak samo profesjonalnie, jak będzie jak są zorganizowane zloty oraz transport motocykli. Zloty w łebie. Zloty w łebie, oczywiście. Tak, tak. Może klub się rozumie. To się rozumie samo przez się, ponieważ innych dobrych zlotów nie ma w tym kraju. Tak jak mówisz. Tak jak mówisz. To jest obiektywna opinia poparta głosem ludu. Kończymy dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego spotkania. Cześć! Serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na dwóch scenach. Nocna parada motocykli, dwie dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów Łeba. Na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!